Cześć, z tej strony Franek, jesteście na kanale modelarstwo przede wszystkim. Dzisiaj kolejna recenzja, już chyba czwarta. Dzisiaj mam do zrecenzowania wam statek o nazwie SMS Dresden z firmy Revel. Kosztował mnie, on był w zestawie z drugim, którego jeszcze nie sklejałem, kosztował mnie ten zestaw 100 zł, więc za dwa statki. To całkiem przyzwoita cena, choć no taka naprawdę no wprost do jakości statku. Sam statek w sumie jest taki niezły, ale pozostaje wiele do mówienia, bo niektóre części są dla mnie niezrozumiałe. Mówię, że albo tu możesz albo sobie dać, albo tu. A potem na przykład tu są takie dwie dziury, no to kolejna rzecz to właśnie tu. Nieprzemyślana część taka, że taka dziura pozostaje, bo tam takie coś jest wyżej i to po prostu tak podnosi. Też tak, dość dziwnie. I jeszcze jedna rzecz to kadłub to był straszny. On do siebie nie pasuje, on po prostu jest taki wyprostowany, a go trzeba tak skrzywić do środka tutaj, na końcu zwłaszcza. I tutaj tyle tego kleju poszło, że tego się naprawdę nie da opisać, ale ogólnie statek wygląda efektownie, ale tylko na pierwszy rzut oka, bo potem jak się już można przyjrzeć, to potem już widać troszeczkę niedoskonałości. Oczywiście to też był mój pierwszy model malowany i to nie aerografem, tylko pędzlem, więc no, nie można było się jakichś fajerwerków spodziewać, ale no myślę, że model jest wart kupienia za stówkę, dwa statki. Oczywiście jeżeli ktoś lubi statki, bo ja myślałam, że pokocham statki, a jednak nie. Jeszcze będę próbował z samolotami, ale to może za jakiś czas. Za jakiś dłuższy czas będę je sklejał. Coś jeszcze do powiedzenia. Części są bardzo ładnie zrobione. Czasami nie pasują. W niektórych miejscach trzeba było je doszlifowywać. No więc no. Czasami też mają dziwne przemyślenia. Największym takim, no nie wiem, śmiesznie to wyglądało, bo te szalupy mają być do środka, co w rzeczywistości chyba jest niedopuszczalne w ogóle. Ale według nich tak ma być. No ale jak je potem wyrzucić? A zarówno obrazku takim bardziej komputerowym, ale tylko rysowanym samymi liniami, nie w czasie sklejania, tylko pod koniec, jak jest od przodu, z tyłu, takie w instrukcji, jak jest z tej strony i z tej, tak pokazywany, no to za to szalupy są w drugą stronę. Więc ja już z tego nic nie rozumiem. Ale dałem do środka, jak kazali najpierw. Choć na zewnątrz, żeby wyglądały lepiej. Statek wydawał się większy, bądź jest dość mały. I ostatnio zauważyłem, że jest on w grze World of Warships. Od razu nie mówię, że w nią gram, ale tak z ciekawości go sobie kupiłem, żeby miał. Mam model, to mam statek. To taka ciekawostka. Ogólnie model się fajnie skleja, choć widać. Dość dziwnie, bo jak się dał tu klej, i potem nagle farba, która przedtem była taka ciemna, no zobaczcie, zmieniała się na taką jasną. I to tak, no dziwny model, ale no, jak na początek, dość trudny. Sznurki, jakbyście wiedzieli w instrukcji, jak oni te sznurki powymyślali. Oni na tej samej górze chcieli na dwie wysokości robić. Ja zmieściłem tylko na jednej, znaczy może dałoby się drugą. Ale i tak chcieli tą pierwszą na połowie. I potem dopiero to było straszne. W jednym miejscu widać, że się pomyliłem, tak tu jest nisko, a tu jest trochę wyżej, taki no, ale pierwszy model, szalupy też niektóre są, tutaj jest niżej, po drugiej stronie jest wyżej, tu mi trochę sznurka zostało, ale no to był pierwszy mój model. Ogólna ocena 5/10, 6/10, to będzie taka no prawidłowa dla tego modelu, bo model mnie jakoś nie zaskoczył, choć myślałam, że będzie lepiej. A wyszło jak wyszło, niestety tutaj też. No, niektóre rzeczy po prostu zapadały części i tu takie dziury pozostawały. No więc nie jestem zadowolony z modelu. Myślałam, że będzie lepszy, ale na początek będzie raczej ok. No, więc dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do komentowania, lajkowania. Polecajcie ten kanał swoim znajomym, którzy też może są modelarzami. Być może. No, to chyba na tyle.
To cześć.